doszliśmy już do połowy Księgi Daniela, rozumując w kategorii ilości rozdziałów. Dlatego, że przed sobą mamy, a w zasadzie, jeżeli widzieliście, jest to nasze 10. spotkanie. Jesteśmy dokładnie na półmetku też całego studium, które składa się z 20 spotkań. I w tym drugim przedziale, w tej drugiej dziesiątce, którą już dzisiaj zaczynamy, będziemy musieli naprawdę solidniej się przyłożyć, niż to do tej pory czyniliśmy. Do tej pory to była narracja w Księdze Daniela, to był opis doświadczeń tych, którzy tam występują, czy to ze strony ludu Bożego, jak Daniel, jego przyjaciele, czy też ze strony narodów pogańskich, najpierw Babilonu, później Medopersji. Nadal będziemy się ocierać o historię, ale historię, którą Bóg już zawarł w proroctwie. Jeżeli ten tytuł taki jest, jaki jest, on wynika z treści 7 rozdziału. Tam są dwa bardzo ważne punkty. Jest ich więcej, ale na te dwa chcemy zwrócić uwagę dzisiejszego wieczoru. Bestie z morza, pamiętamy, ile ich było? 4. I święci najwyższego, ile ich było? Nie pomylmy z aniołami przy tronie Bożym w wizji sądu, która tam występuje. Nie wiemy ilu. Święci najwyższego, wszyscy, którzy należą do Boga. Co bestie z morza mają wspólnego z świętymi najwyższego i odwrotnie? A jednak te treści przeplatają się i zawarte są w 7 rozdziale proroka Daniela. W pierwszym roku, czytamy w pierwszym tekście 7 rozdziału, w pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. Pierwszy rok Belsazara. Znowu mamy dosyć dokładny historyczny czas. Belsazar został wprowadzony przez swojego ojca Nabonida jako koregent i osadzony w Babilonie w drugim roku panowania Nabonida. A Nabonid rozpoczął panowanie w 555 roku, czyli mamy 553 rok przed naszą erą. Daniel miał sen, a to, co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Na temat snu, widzeń, objawień, jakie Bóg dawał prorokom, będziemy mieli jeszcze czas porozmawiać przy 10 rozdziale Księgi proroka Daniela. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Wielkie morze jest tutaj napisane. Może zapytam, gdybyśmy mieli małymi literami napisane wielkie morze, co by to oznaczało? A co oznacza w tym przypadku, gdy jest pisane dużymi literami? Tak, to jest nazwa geograficzna, prawda? Ale rzecz charakterystyczna, to nie wynika z kontekstu ani tekstu oryginalnego aramejskiego, bo ta część Biblii, jeszcze cały 7 rozdział, jest w języku aramejskim. To jest interpretacja już komisji przekładu. Morze Wielkie, tak nazywano Morze Śródziemne w Biblii. To było Wielkie Morze, bo było Morze Tyberiackie, było Morze Martwe, asfaltowe też nazwane, a Wielkie Morze to było Morze Śródziemne. Czy w wizji Daniel ogląda Morze Śródziemne i to, co się dzieje, dzieje się właśnie tutaj nad morzem, czy Morzu Śródziemnym? Czy w ogóle pojęcie morza jest tutaj zupełnie inne niż przyklejenie tego opisu do określonego basenu
tym przypadku Morza Śródziemnego. Cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Zwróćmy uwagę, że te cztery zwierzęta wychodzą z morza, ale gdy je oglądamy, to nie są morskie zwierzęta, to są zwierzęta lądowe, ale wychodzą z morza. Biblia też w tym miejscu i w ogóle czyni różnicę pomiędzy zwierzętami jak te cztery w siódmym rozdziale Daniela, a zwierzętami domowymi. To nie są zwierzęta domowe. To są zwierzęta żyjące na wolności, a co więcej, gdy im się dokładnie przyglądamy, to w rzeczywistości takich zwierząt nie ma. No ale po kolei. Może to wszystko dotyczy czegoś innego. Wyraźnie mamy zaznaczoną symbolikę, którą Biblia się posługuje i to symbolikę apokaliptyczną. Tutaj są pokazane te cztery zwierzęta. No, chyba najbardziej naturalny jest ten niedźwiedź, bo nie ma cech własnych, które by o tym świadczyły, że jest inny. Natomiast lew, pantera czy lampard, jak niektóre przekłady mówią, jest to samo zwierzę. I to czwarte. To są zwierzęta szczególne. Wyraźnie mamy tutaj do czynienia z symboliką proroczą. Co te zwierzęta, hejwa, po aramejsku bestia, zwierzę, oznaczają w tym przypadku? Być może spotkaliśmy się już z tym obrazem, który wyjaśnia, co w symbolice proroczej, w symbolice apokaliptycznej oznaczają określone zjawiska, zjawy, postaci czy miejsca. Tych kluczy do symboliki biblijnej jest znacznie więcej jak siedem, ale te, które najczęściej się powtarzają i z którymi mamy do czynienia w Księdze Daniela, zostały tu wyliczone. Podstawiłem teksty pod nie. Gdybyśmy chcieli sprawdzić, że Biblia naprawdę, gdy mówi o wiatrach, to ma na myśli wojny i zamieszki wśród narodów, to Księga Jeremiasza. Wody, ludzie, tłumy, tym samym morza, symbolika jest wyraźnie wyjaśniona u Izajasza i w Apokalipsie. Nie dotyczy wód, dotyczy ludzi, których jest bardzo dużo, którzy zasiedlają określone połacie ziemi i stamtąd te zwierzęta się pojawiają. Wobec tego zwierzęta kogo symbolizują, obrazują? Narody, zorganizowane narody. Państwa. W tych tekstach, które tutaj czytamy, mamy wymienione z nazwy zwierzęta pojawiające się w siódmym rozdziale. Dzień, jeżeli chodzi w proroczej dacie, która pada i którą słyszy prorok, a później jest rozważana, oznacza rok dokładnie. Skrzydła to jest symbol szybkości, przemieszczania się, podboju, akcji. Jeżeli chodzi o głowy i o rogi, oznaczają to samo. Albo pojedynczych królów, albo bardzo silnie scalone królestwa, na czele których stoi jakiś przywódca. Myśmy o tym już mówili, jakie są cele proroctwa na naszych spotkaniach wstępnych do Księgi Daniela, ale czas, aby sobie to przypomnieć, dlatego że wchodzimy w część proroczą już. Po co Bóg daje proroctwa? Niektórzy uważają po to, abyśmy znali przyszłość. Tak, to jest jeden z celów, ale daleko, daleko w tyle za ważniejszymi. Przede wszystkim
i to wynika ze studium Księgi Izajasza, Bóg uświadomić w ten sposób chce swoje istnienie, uświadomić ludziom. Mówi, przywiedźcie wszystkie bóstwa, przywiedźcie wszystkich mędrców. Niech wam powiedzą, co było, co jest i co ma się stać. Tylko ja, Bóg, który jestem stworzycielem, znam te rzeczywistości. A więc celem proroctwa jest uświadomienie nam, ludziom, istnienie Boga. Że to, co się dzieje, nie jest wynikiem jakiegoś przypadku. Uwiarygodnienie proroka i Biblii. Właśnie te proroctwa zawarte w Piśmie Świętym, gdy studiujemy, a później patrzymy na ich wypełnienie w historii, to nabieramy przekonania. Ten prorok mówił prawdę. Biblia jest księgą wiarygodną. Mogę jej zaufać. Zaufanie do Boga i Jego słowa, a więc do proroka jako pisarza i tekstu, który napisał. I tutaj do Boga i Jego słowa. Niektóre proroctwa zostały spisane, niektóra wola Boża była inaczej podawana. Poznanie przyszłości jest również jeden z celów, ale ważniejszy od niego to jest, powiedziałbym, taki wprowadzający w to, co jest najważniejsze, abyśmy mogli się przygotować na to, co nadchodzi, na nadchodzące wydarzenia. Bo to nie jest wiedza dla wiedzy. O, wiem, co będzie teraz, a więc będę się popisywał może przed innymi, którzy nie wiedzą. Jeżeli wiesz, co z tym robisz? Jak reagujesz na to przesłanie? Czy chcesz w tym udział wziąć po stronie Boga, czy po stronie tych, którzy z Bogiem będą walczyć? Bo wszystkie proroctwa i cały tekst biblijny musimy rozważać w kontekście wielkiego boju. Chcąc, nie chcąc, każdy z nas jest zaangażowany po którejś ze stron. Po której? Czy jesteśmy tego świadomi? Czy mamy szansę zmienić swoje stanowisko? A jak rozumieć i jak interpretować, jak wyjaśniać proroctwa? No, najpierw trzeba je dobrze przeczytać. Bardzo często spotykamy się z tym, że ktoś bierze jakiś urywek całej wizji proroczej i robi z tego nie wiadomo co, a wszystko może zrobić. A wszystko może zrobić. Myśl wyrwana z kontekstu w Piśmie Świętym prowadzi zawsze na błędne ścieżki, na drogę donikąd. A więc jeżeli chcemy się zapoznać z proroctwem, to musimy je solidnie przyswoić sobie, przeczytać. Nie mylić z tą reklamą magnezu, że trzeba sobie go przyswoić. Powiedziałbym, w większym stopniu trzeba sobie przyswoić treść proroctwa. Odnaleźć jego biblijną wykładnię. Nie próbujmy po swojemu tłumaczyć, bo to wygląda prawdopodobnie. Już kiedyś, nie wiem, czy w tym miejscu mówiłem, czy w innym, ale w Apokalipsie jest takie proroctwo, pojawia się pewien anioł i powiedziane, że jest jego imię Piołun. I gdy już granice się otworzyły i naszych przyjaciół z Ukrainy tutaj mamy coraz więcej i zaczynamy się porozumiewać, to ktoś mi powiedział, że Piołun właśnie to jest co? Lekarstwo. Co to jest po polsku? Zioło. Na niestrawność. Ale Piołun to jest też, znaczy Czarnobyl. Tak? I niektórzy powiedzieli, w Apokalipsie jest mowa o wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu. To zostało zapowiedziane. To jest dobre dla dziennikarzy, ale nie dla ludzi wierzących, którzy inaczej podchodzą do proroctwa i całościowo. Rozpoznanie proroctwa wypełniającego się w historii
My żyjemy w takim okresie przed powtórnym przyjściem Chrystusa, kiedy mnóstwo różnych zapowiedzi proroczych wypełnia się, ale one mają swoje znaczenie. I nieraz ekscytujemy się i podniecamy. Pamiętam, jak we Wrocławiu kilka lat temu zatrzęsła się ziemia. To było chyba pierwszy raz w historii Polski. Był taki popłoch wśród nas wierzących. Chrystus powiedział, jak się będzie trzęsła ziemia, to jest znak Jego powtórnego przyjścia. A więc jak w Polsce zatrzęsła się ziemia, to, że gdzie indziej dziesiątki tysięcy ludzi ginęło, to nas nie interesowało. Ale to nam gdzieś tutaj koło nerek się odezwało. I wtedy to boli. Chrystus też powiedział, gdy usłyszycie wojny i wieści wojenne, to nie trwóżcie się. To nie jest to. To nie jest to. Później zapowiada inne wydarzenia. Mówi, to wszystko musi się stać, ale to nie ma nic wspólnego z moim przyjściem. Jedyny znak, który ma konkretny wymiar w obliczu powtórnego przyjścia Chrystusa, to jest zwiastowanie Ewangelii. Chrystus powiedział, będzie zwiastowana wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. To jest najpewniejszy znak. Te wszystkie inne, one nas pobudzają, one nas otrzeźwiają, że na tej ziemi jest niebezpiecznie. Możesz zginąć w każdej chwili, tak jak giną inne narody. To tak jak z tą wieżą, co w Sylo się zawaliła. To tak jak z tym, jak Piłat tam pomieszał krew ofiarników z krwią ofiar. Chrystus mówi, myślicie, że oni byli gorsi? Oni nie byli ani gorsi, ani lepsi. Ale to było memento. Wszyscy tak samo zginiecie, jeżeli nie będziecie zwracać uwagę na to, co jest najważniejsze. A więc zajęcie osobistego stosunku do przekazu proroczego. I przez całe lata i nadal możemy zauważyć, że czytając siódmy rozdział, my tam nie mamy nic do przyjęcia my. Tam są wykazane te potęgi i my mamy ludzi ostrzec przed nimi, że oni są odstępcami, oni tam są tymi rogami i tymi bestiami, ale ja tam nie mam nic dla siebie. Zobaczymy, jak dużo tam jest dla nas, adwentystów, dla nas, ludzi czytających Pismo Święte. W każdym proroctwie jest poselstwo dla ludu Bożego, bo Biblia nie była pisana dla narodów ościennych. Biblia była pisana i prorocy byli natchnieni, aby przekazywać poselstwo ludowi Bożemu. Dlaczego Bóg stosował symbolikę proroczą? Dlaczego Bóg nie mówił wyraźnie? Dlaczego każe się domyślać? Tak jak przypowieści, tak i proroctwa, te symboliczne, pozwalają na nieskrępowany sposób przekazania dokładnej informacji, o co chodzi. Nie obrażając nikogo, nie dotykając nikogo. Gdy uderzysz w stół, nożyce same się odezwą, a więc nie poruszaj już dodatkowo nimi. Przekaż to poselstwo. Ten sposób chroni prawdę i jej treści przed atakami wrogów. Gdyby było napisane wyraźnie, co to oznacza, wielu ludzi by dawno starało się zniszczyć cały ten zapis. Tak zresztą dzieje się w wielu przypadkach. Jest to delikatny, a zarazem szczegółowy sposób przedstawienia rzeczywistości. Umożliwia odbiorcy ogarnienie ogromu treści, ogromu przestrzeni, ogromu czasu. Wyobraźmy sobie, że zamiast powiedzieć, że to było, załóżmy, 7 tygodni, Bóg by powiedział, uważajcie, to jest proroctwo, które wypełniać się będzie na przestrzeni 490 lat. 490 lat?
Jak to ogarnąć? Ile to jest, kto w tej chwili żyje tak długo? Bóg jak gdyby streszcza, jak gdyby w pigułce, jak gdyby ten dąb pokazuje nam w żołędzi. A żeby łatwiej nam było to zrozumieć i odnieść się do tego. W ten sposób Bóg bardzo łagodnie, stopniowo, konsekwentnie wprowadza nas w wielkie prawdy biblijne, zapoznaje ze swoją wolą, ze swoimi planami. Możemy nadążyć. Pamiętam, że gdy zacząłem czytać Pismo Święte i dowiedziałem się o pewnych rzeczach w moim życiu, które Bogu na pewno się nie podobały, a czytając Biblię coraz mniejsze upodobanie ja miałem w tych sprawach, to postanowiłem, że muszę z tym coś zrobić. A więc towarzystwo, alkohol, papierosy, niektóre używki, niektóre pokarmy, to wszystko schodziło. Prosiłem Boga, wiedziałem, to było bardzo trudne, to była walka, ale powiedziałem, Boże, Ty tak chcesz, ja też teraz tego chcę, pomóż mi. I Bóg pomagał. I kiedyś, gdy słuchałem kazania jednego z emerytowanych już w tej chwili też pastorów, on jest za granicą, w innym kraju, jak opowiadał o swoich doświadczeniach, o swojej walce z grzechem, z pokusami, z doświadczeniami, to ja jeszcze nie będąc człowiekiem wierzącym po przymierzu z Bogiem, otwierałem szeroko oczy, mówię, słuchaj, i ty jesteś pastorem? O czym ty mówisz? Ja Biblię czytam dopiero 3 miesiące. Już z tym mam spokój. A ty mówisz o jakichś walkach, ty tracisz czas. Ty chyba lekceważysz Boga. Chylę czoła przed Nim dzisiaj. I dziękuję Bogu, że na samym początku nie pokazał mi wszystkiego, co we mnie jest złe, bo nie byłoby nic dobrego. On stopniowo nas prowadzi. Tak samo jest w proroctwach. I my będziemy chcieli te proroctwa studiować tak, jak zostały podane, nie wyprzedzając, nie dodając. Jeżeli Bóg coś powiedział na ten temat, zajmiemy się tym. Jeżeli nie, nie będziemy sięgać do późniejszych rozdziałów. Późniejsze rozdziały będą potem. Pamiętajmy o jednym, że proroctwa Bóg podawał nie jedno za drugim, nie w odstępach miesięcznych, tak jak my mamy w przypadku Daniela, ale w przypadku tej księgi to były lata. Pierwsza wizja, którą Nebukadnezar ma, wizja prorocza, to jest 600 mniej więcej drugi rok. Kolejna wizja to jest ta, gdy Daniel już ma ponad 70 lat. A my chcielibyśmy przeskoczyć to nagle i już wiedzieć, bo umiemy czytać, a to jest w jednej księdze, przeczytaliśmy, a więc wszystko byśmy wtłoczyli najchętniej do drugiego rozdziału albo przynajmniej do 7. To wymaga od nas cierpliwości i takiego wyhamowania w tym niepotrzebnym i na mnie się to odbiło niezdrowym galopie. I postanowiłem iść tak, jak na to pozwala tekst biblijny. Nie będziemy to rozkładać na 70 lat. Oczywiste. Ale nie będziemy też niczego wyprzedzać. W księdze Daniela proroctwa doprowadzają do czasów końca wszystkie proroctwa. I to jest bardzo istotne. Do Królestwa Bożego. Drugi rozdział znamy, prawda? Rozpoczyna się od Babilonu, od czasu, gdy jest dane proroctwo i doprowadza do uderzenia kamienia. Prawda? Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. 7 rozdział rozpoczyna znowu w miejscu, gdzie proroctwo jest dawane i zobaczymy, jak daleko nas doprowadzi. Ale gwarantuję, i to jest teza, którą będziemy bronić, do tego samego miejsca. Tak samo będzie z 8 rozdziałem, tak samo będzie z rozdziałem 11 i 12.
A więc mamy raz, dwa, trzy, cztery takie wizje prorocze. O, zabrakło mi tutaj 9 rozdziału jeszcze. Powinno być 5. To liczyłem do 4. Jest 5 takich wizji. Często łączy się 8 rozdział z 9. Ale dlaczego się łączy i czy należy łączyć, o tym będziemy w swoim czasie mówili. Jedno jest bardzo istotne. To są proroctwa dotyczące tego samego czasu, ale kończą się zawsze powtórnym przyjściem Chrystusa. Co więcej, proroctwa te, każde po kolei, bardziej koncentruje się na wydarzeniach dotyczących ery chrześcijańskiej niż na czasach Starego Testamentu. I prorok, który otrzymuje tę wizję, jeżeli o coś prosi albo jeżeli coś mu jest wyjaśniane, to, co dotyczy ery Nowego Testamentu, a nie Starego Testamentu, chociaż sam żyje w Starym Testamencie. Im bliżej końca księgi, zanika pojawienie się nowych symboli proroczych na rzecz opisu, dosłownego opisu wydarzeń. Tu 2 rozdział, teraz 7 rozdział, 8 rozdział, narasta symbolika prorocza. Najwięcej tych symboli się pojawia. Później zaczną zanikać. Nie zanikną do końca, ale będzie ich coraz mniej. Tekstem przełomowym w tym względzie jest 14 wiersz w 8 rozdziale. Do tego momentu symbolika narasta, jak gdyby się zatrzymuje i później zanika i zaczyna zanikać. Specyfiką tych 2 ksiąg proroczych, ksiąg apokaliptycznych, jest to, że proroctwa są podane w oparciu o zasadę powtarzania, rozszerzania i uszczegółowiania treści przekazu proroczego. Czas jest ten sam, wydarzenia są te same, ale każda następna wizja dodaje coraz więcej szczegółów do tego, co już wcześniej było powiedziane. A więc wygląda to tak. 2 rozdział coś nam powiedział na temat tej epoki, o której wspomnieliśmy. 7 dodał i już wiemy więcej. 8 z 9 jeszcze więcej. 11 z 12 rozbudowuje. I dopiero pełny obraz proroczej wizji, bo przekazu, mamy po przestudiowaniu 12 rozdziału. Oczywiście nie opuszczając, nie wagarując w międzyczasie. Zastanawiałem się, jak to funkcjonuje i jakim przykładem się posłużyć, żeby to było łatwe do zapamiętania i do zrozumienia. Pamiętamy, że przy ulicy Foksal w Warszawie istniała drukarnia przy wydawnictwie. Taki Romajorek kręcił się tam, jednokolorowy. Kiedyś poszedłem, aby załatwić pewien druk. Często tam bywałem i zauważyłem coś wśród makulatury. Takie ścinki rozbiegowego papieru, który musiał być przepuszczany, dlatego że maszyna była jednokolorowa, więc drukowało się cały materiał w jednym kolorze. Później trzeba było myć maszynę, drugi kolor, znowu rozbieg i te rozbiegówki tam gdzieś leżały. Zacząłem je przeglądać. Drukowana była ta książeczka wtedy. A więc jak popatrzymy na rok wydania, bo już zapomniałem, w którym to roku było, ale to było bardzo dawno. I pomyślałem sobie, że ten wygląd może zilustrować nam to, co w proroctwie się dzieje. Że na cały obraz, tak jak tej książeczki, obraz proroczy, składają się wizje od 2 do 12 rozdziału proroka Daniela. Ale jak to rozłożyć? W poligrafii występują 4 podstawowe kolory. Jest... O,
Tamten powinien być blue, ale na tym tle niebieskim jakoś nam zszarzał. A więc jest blue, yellow, tutaj jest magenta, black, czarny. Cztery podstawowe kolory. One właśnie, gdy się na siebie nakładają, ale muszą być dokładnie spasowane. Jeżeli ktoś wydrukował obraz niedokładnie spasowany, to nieraz w gazetach widzimy, starych ilustrowanych, że obraz tańczy przed oczami, prawda? To jest wynikiem tego, że nie zostały spasowane obrazy. A więc jak to się dzieje? Wyobraźmy sobie, że ten kolor niebieski to jest drugi rozdział, ten żółty to jest siódmy, ósmy to jest ta magenta, to nie jest czerwony, taki czerwonawy, odcień mocno czerwonawy, ale nie czerwony. I tutaj jest kolor czarny. I jeszcze przy tej książce piąty kolor był dołożony, co mnie ucieszyło, bo w Danielu jest pięć takich obrazów, takich ciągów proroczych. To była czerwień, bardzo soczysta czerwień. A więc poznaliśmy drugi rozdział. Wydrukowaliśmy jeden kolor z tego tytułu książki. Ale poznaliśmy też drugi rozdział, czyli siódmy w tym przypadku i to jest ten żółty. I popatrzmy, gdy nałożymy te kolory, co się dzieje. Ten sam obraz widzimy. Widzimy kolory, które występowały na każdej z tych klisz, ale widzimy kolory, które po nałożeniu tych dwóch istniejących tworzą gamę nowych kolorów. Dokładamy kolejny kolor, tę magentę, obraz jest bardziej, o wiele bardziej nasączony. Kontrasty czarnym nadajemy. I jeszcze jeden kolor, ten soczysty. I mamy okładkę. Drodzy, to jest dokładnie to, co jeśli uwzględnimy przy studiowaniu proroc apokaliptycznych, zarówno Daniela, jak i objawienia, tak nam klaruje cały obraz i tam tak go nasącza, że nie błądzimy, bo nieraz bierzemy ten rozdział, no coś takiego, a podobne jak w tamtym. Nałóżmy to jedno na drugie, tak jak Bóg to nałożył i zobaczymy, że mamy do czynienia z jednym wyraźnym obrazem wielkiego boju, niczym innym. Czwarty wiersz siódmego rozdziału. Pierwsze zwierzę podobne do lwa i miało orle skrzydła. Potem, gdy spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu serce ludzkie. Uskrzydlony lew. Lew był godłem Babilonu, tak jak orzeł biały jest godłem Polski. Z tym, że lew uskrzydlony w Babilonie nie występował. Ale w proroctwie Habakuka, który podałem tam przy symbolu skrzydeł, jest wyjaśnione, że to oznaczało lwy ze skrzydłami orlimi śpieszące do żeru. A więc mielibyśmy tutaj symbol Babilonu, szybkość rozwoju, a w zasadzie to już wyście powinni, znając klucz do symboliki biblijnej, to wyjaśnić. Ale tutaj mamy bardzo ciekawy szczegół w końcówce. To zwierzę podniosło się w pewnym momencie z ziemi, stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Jeżeli zwierzę to są państwa, to są narody, te krwiożercze, te, które niszczą, zabijają, wychodzą z tego morza ludzkich połaci zamieszkałych przez ludzi i niszczą się nawzajem, to zwierzę w pewnym momencie jak gdyby nabiera cech ludzkich. Czy z Księgi Daniela moglibyśmy wnioskować, o czym tutaj jest mowa? Czy tutaj możemy zobaczyć tego, który stał się bestią, psychicznie zachorował, ale później stanął jako człowiek, jak dziecko Boże
I od tego czasu Babilończycy przestali atakować i wojować. Ci królowie, którzy następowali, już tylko bardzo zachowawczo panowali w Imperium Babilońskim. W drugim rozdziale Babilon to złota głowa. Tutaj lew uskrzydlony i odkryty na terenach Iraku lew. Takich lwów było wiele tam, na tym terenie. A więc mamy tekst z Daniela 2 rozdziału, z Jeremiasza 7 rozdziału i Habakuka 1 rozdziału i ten obraz nam się wyjaśnił. Chodzi o Babilon. Tak jak o złotą głowę, tak lew jest królem zwierząt. Bardzo szybki w podbojach, szczególnie w tej epoce neobabilonu. Nebukadnezar bardzo szybko podbił tereny, nad którymi zaczął panować jego ojciec Nebopolasar, a później on dokończył. W zasadzie dwóch królów babilońskich stworzyło tę potęgę. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było podniesione tylko jedną stroną, miało w paszczy między zębami 3 żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Te zwierzęta wychodziły jedno po drugim, jak czytaliśmy. A więc gdy z areny zszedł lew, wyszło drugie, podobne do niedźwiedzia. Po Babilonie jakie zwierzę się pojawiło? Jaka bestia, która była bardzo krwiożercza i niszczyła? Właśnie Medopersja. Podniosła się jedną stroną. Na początku przeważali Medowie. A później okazało się, jak dzisiaj rano mówiliśmy, od czasów panowania pierwszego króla tej koalicji już medoperskiej, Cyrus przejmuje absolutne władanie, swojemu teściowi i wujowi pozwala panować w Babilonie, co było w interesie zajęcia Babilonu i poradzenia sobie z tym nowym terenem bezboleśnie. Tutaj jest powiedziane, że 3 żebra, bibliści są zdania, że chodzi tutaj o państwa, które zostały podbite i zniszczone. Najpierw była to Babilonia, później był Egipt w 525 roku i Lidia w 520 roku. To były 3 główne zdobyte przez tę potęgę państwa, które właśnie na samym początku spowodowały, że nabrali później rozmachu. Jedz dużo mięsa. Taki obraz znajdujemy w księdze Micheasza, proroka, w 3 rozdziale, gdzie dokładnie taka scena objadania kości z mięsa to jest scena, która opisuje wyzysk. I to przykro powiedzieć, ale w gronie ludu Bożego w tamtym czasie. Micheasz jest współczesny Izajaszowi. Wtedy, gdy groziła północnym plemionom niewola asyryjska, a nawet i południowym, bo Asyryjczycy przyszli aż pod Jerozolimę. Ten wyzysk, to oszustwo, to ograbienie. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że na początku Medopersowie mieli 120 satrapów, czyli 120 satrapi. Wkrótce potem, za panowania Ahaszferosza, biblijnego, a historycznego Xerxesa, opisane jest to w księdze Estery, już mieli 127 krain tych satrapi. A więc ten rozwój był bardzo gwałtowny i nie przebierali w środkach. Terytorium Medopersji jest dwukrotnie większe, i to wkrótce po podbiciu Babilonu, niż sam Babilon. A więc w 2 rozdziale to była Medopersja, a w 7 rozdziale to jest ten niedźwiedź podniesiony jedną stroną, czyli przewaga w tej koalicji na rzecz Persów. Potem spojrzałem, oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało na grzbiecie 4 ptasie skrzydła, 4 też głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Moglibyśmy się pokusić o to, aby próbować
trafnie wskazać, o czym mówi proroctwo? O kolejnej potędze po Medo-Persji, która będzie dwukrotnie szybsza w działalności niż Babilon był. Babilon miał 2 skrzydła orle, to zwierzę ma 4 skrzydła i co więcej, ma 4 głowy, a głowy to są królestwa albo państwa, które powstają pod egidą, pod kierownictwem bardzo zorganizowanych przywódców. Co było po Medo-Persji? Według 2 rozdziału Grecja. 7 rozdział to samo, to jest Grecja. A więc 4 skrzydła i 4 głowy. 4 skrzydła zgoda. Byli bardzo szybcy. Aleksander Macedoński, to jest szlak jego podbojów, gdy walczył z Persami, konkretnie rozbijał 175-tysięczną armię Dariusza III Magnusa, czyli Wielkiego, a sam miał do dyspozycji, jedni mówią 35 tysięcy, niektórzy mówią 37 tysięcy wojska. I rozbił ich w pył. Popatrzmy, jakim szlakiem poszedł. Pierwsza walka, 334 rok, gdzie nad granikiem atakuje i z marszu rozbija, sieje popłoch wśród tych 175 tysięcy wojowników Dariusza. Rok później spotyka się z nimi jeszcze raz pod Issos. Dariusz ucieka dalej na wschód. Aleksander jest za mądry, aby za nim podążyć. Wobec tego idzie na południe, bo tutaj jest Tyr, który był sprzymierzony z Persami, żeby go nie zamknęli w kocioł. Tam niszczy miasto Tyr, usypuje z tego miasta taką groblę na wyspę, gdzie schowali się Syryjczycy, a on nie miał przecież żadnej żeglugi. To była potęga na Morzu Śródziemnym Tyr, potęga żeglugowa. Pokonuje ich, idzie dalej na Egipt, bo i Egipt mógł mu zagrozić. W tym samym roku zakłada Aleksandrię, która do dzisiejszego dnia istnieje w Egipcie. Piękne, starożytne miasto. Wraca wtedy dalej i w roku 331 pod Gaugamelą albo Arbellą. To są 2 miejscowości położone blisko siebie, a między nimi jest dolina. Wojska po raz ostatni Dariusz pozbierał, aby stawić opór. Aleksander uderzył i zwyciężył. Dariusz uciekał dalej aż do Babilonu i tam go zabili właśnie jego dworzanie. Przepraszam, nie Aleksander, Dariusz. Aleksander podąża za nim i siłą rozmachu poszedł aż pod granicę Indii. Podaj 18 miejscowości na tym szlaku, które noszą nazwę Aleksandria, istniejące do dzisiejszego dnia. To jest szlak podbojów Aleksandra Macedońskiego, Aleksandra Wielkiego, jak powiedziano. Aczkolwiek, czy był wielki? Z 7 rozdziału to nie wynika. Wynika z 7 rozdziału, że był bardzo szybki. Ale później dowiadujemy się, że to zwierzę ma 4 głowy, jak gdyby 4 panujących. Tak się stało. Ale jak to się stało? Bóg w proroctwie pokaże Danielowi, ale trochę później. Tu tylko sygnalizuje, że nie będzie to tak jak te biodra scalone. To królestwo będzie szybkie, będzie podbijało, będzie tworzyło hegemonię, ale samo później zostanie rozczłonowane na 4 części. I po śmierci Aleksandra Macedońskiego, która nastąpiła w 323 roku w Babilonie, podobno historycy barwnie tak opisują tę postać, że nie wiadomo, co jest rzeczywistością, a co jest może upiększeniem, że na łożu śmierci jego 6 diadochów podeszło do niego i pytali, gdyby coś się stało z nim, a umierał w straszliwych konwulsjach. Rozpił się
na dodatek. Zapytali go, a gdyby coś się stało, kogo wyznacza jako swojego następcę? Aleksander miał powiedzieć najsilniejszego. A to był sygnał do walki. Dwóch diadochów wkrótce było wyeliminowanych, zostało czterech i oni między siebie podzielili imperium. Na ten temat będziemy mówili, studiując ósmy rozdział, bo tam Bóg Danielowi więcej na ten temat pokazał. A więc popatrzmy, te podboje wszystkie i tych czterech generałów. Ptolomeusz, Kasander, Lisymach i Seleukos. Mniej więcej tak, jak tutaj rozłożone to jest na mapie, tak przejęli te państwa. Później jeszcze ciekawe rzeczy się działy, ale o tym dowiemy się dopiero z 11 rozdziału, co się stało potem. Czwarte zwierzę. Straszne, groźne, nadzwyczaj silne. Potężne żelazne zęby. Pożerało, miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było inne niż wszystkie poprzednie zwierzęta. Miało 10 rogów. Takie zwierzęta nie żyją na tej ziemi. Jeżeli gotowi bylibyśmy dopuścić tam no, tego lwa uskrzydlonego, no wyobraźni, a może kiedyś był, ale takie zwierzę? Tak sobie go artysta wyobrażał, chociaż wielu artystów próbowało namalować ten obraz i każdy inaczej sobie wyobraża, zachowując wszystkie elementy, o których proroctwo mówi. W drugim rozdziale to były golenia z żelaza. To był Rzym, imperium. Ogólnie przyjmuje się datę 168 rok przed Chrystusem jako datę pokonania Macedonii, uzyskania dużych wpływów, które pozwoliły Rzymowi później jeszcze zdobyć Korynt, a później rozprawić się z Ptolomeuszami na południu. I do 476 roku istnieje to imperium zachodnio-rzymskie. Daniel zauważa, że to zwierzę nie tylko dziwnie wygląda. To jest coś takiego bardzo aktywnego. Na głowie ma 10 rogów, ale wśród tych rogów rodzi się jeszcze jeden róg. Jest inny niż poprzednie rogi. Robi sobie miejsce i w ten sposób ruguje trzy wcześniej już powstałe rogi. A więc przekładając to na język interpretacji proroczej, na głowie tego zwierzęcia powstanie jakiś podział na 10 królestw. Później powstanie jeszcze ktoś, kto nie jest typowo z tego szablonu tych 10, jakaś inna potęga, która wyniszczy 3 z poprzednio wyrosłych. I dowiadujemy się, że na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Co to znaczy? Oczy są symbolem inteligencji, mądrości, rozumu, przebiegłości, usta, autorytetu. Ale to, co mówią te usta, to jest zuchwałe. Co to znaczy zuchwałe? Na razie nic nie wiemy. Tyle Daniel napisał. I popatrzmy teraz na rozdział 2 i na rozdział 7. Z tym, że 2 rozdział jeszcze miał stopy, prawda? Gdzie w 7 rozdziale moglibyśmy znaleźć odbicie tych stóp? Czy w tych 10 rogach powstałych po upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego?
bo dokładnie na 10 te koczownicze plemiona ze wschodu i z północy, które zaczęły szarpać Imperium Rzymskie, słabe zresztą wtedy już, założyły swoje królestwa na tym terenie. Tak jakśmy to widzieli w rozdziale drugim, że te 10 palców i te stopy to jest coś, co powstało po upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego. Czy tu o to samo chodzi? I w tym momencie, gdy ten mały róg zaznaczono, co sobą reprezentuje, jest zmiana kadru w tej wizji. Daniel patrzy i chyba chciałby wiedzieć dalej, co tam z tymi rogami będzie. Tymczasem podniesiono jego głowę w górę i widzi scenę sądu. Sądu Boga. Widzi aniołów, którzy mu służą. Sąd zasiadł i otworzono księgi. Akurat wtedy, jak mowa jest o tym rogu, otworzono księgi. Dalej, potem na dźwięk tych zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Zwierzę, które zwierzę? Wszystko wskazuje na to czwarte zwierzę, prawda? Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a więc jeszcze tym wcześniejszym. Długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i do pewnego czasu. I tu mamy zagadkę. No przecież jak Babilon przeminął, to przeminął. Nastała Medopersja. Ta się skończyła, zaistniała Grecja. Grecję pokonali Rzymianie. I zgoda, że to czwarte zwierzę zostało zniszczone. Dalej będzie mowa jeszcze o rogach. Ale jak mogły być zniszczone w czasie sądu, który tematycznie łączy się z działalnością małego rogu i historycznie umieszczony jest mniej więcej w tej epoce? Jak to może dotyczyć losów potęg, które już nie istnieją? Przypominacie sobie w drugim rozdziale kamień, który uderzył w co? W stopy. Co zniszczył, gdy uderzył w stopy? Złoto, srebro, miedź, żelazo. Wszystko i glinę. To znaczy, że historycznie one przestały istnieć, ale ideologicznie czy w jakiś inny sposób nadal istnieją? Oczywiście, że tak. Apokalipsa mówi o czasach nowotestamentowych, a nawet Piotr w liście swoim jednym pisze o Babilonie, podczas gdy Babilon dawno nie istniał. Apokalipsa pisze o Babilonie tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. A więc historyczny Babilon przestał istnieć. Nawet nasze wojska tam stacjonowały dokładnie w tym miejscu, gdzie stolica Neobabilonu była usytuowana. Ale ideologicznie pozostał. Grecka filozofia pozostała. Ekonomia perska, przepych perski, prawo rzymskie, to wszystko istnieje. To wszystko jak duch towarzyszy nam i nie opuszcza. I znowu, gdy mowa jest, że w wyniku sądu tamte zwierzęta poginęły, znowu mówi, widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego, postawiono go przed nim, a gdzie ten sędziwy był? Na tronie, na stolicy sędziowskiej. Tysiące aniołów wokoło tronu. Sąd się zaczął, księgi otworzono. A tutaj ktoś przychodzi podobny do Syna Człowieczego, właśnie tam powiedzielibyśmy do tej sali sądowej. Przed ten tron
sędziwego i dano mu, czyli temu synowi człowieczemu, władzę, chwałę, królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy i narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo jest niezniszczalne. To jest niesamowite. O tym w drugim rozdziale ani słowa nie było. Ten obraz nasącza nam się treściami siódmego rozdziału. Ta kolejna klisza jest nakładana. Obraz będzie wyrazistszy, gdy dojdziemy do końca, do siódmego rozdziału. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Prorok ma wizję, widzi tron Boga, akurat w scenie sądu, widzi podobnego do Syna Człowieczego, który przychodzi i tam właśnie od niego w wyniku tego sądu otrzymuje królestwo i panowanie i władzę. Widocznie były tam jeszcze istoty, do których Daniel miał jakiś przystęp i mówi, podszedłem do jednego, mówi, słuchaj, wyjaśnij mi to. O co w tym wszystkim chodzi? Co to wszystko znaczy? Odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. I chwała Bogu za to, że Daniel to zapisał. Bo teraz i my możemy mieć dostęp. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. A więc nie myliliśmy się. Taki jest ten wykład. To są cztery królestwa, począwszy od Babilonu aż do Rzymu. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki i na wieki wieczne. A więc na tej ziemi od czasów neobabilońskich liczą się te cztery potęgi, a później wszystko jest podzielone, rozczłonowane, ludzie skłóceni, narody nie dochodzą do wspólnego mianownika nigdy i doprowadza do tego, że królestwo zostanie przekazane tym, dla których Bóg stworzył ziemię. Święci Najwyższego. Cztery metale i kamień. A tutaj cztery zwierzęta i sąd. W wyniku sądu wszystko ginie. Przepraszam, w wyniku kamienia wszystko ginie, kamień się rozrasta i tworzy wielką górę i to jest Królestwo Boże. A tutaj w wyniku sądu. Popatrzmy na ten szczegół. Według drugiego rozdziału to uderzenie kamienia, który nie bywał w ręku ludzkim, wygląda na takie arbitralne zachowanie Boga. Upodobało mu się, miał tego dość i powiedział, kończymy z tym. A siódmy rozdział mówi tak. Panowanie tych potęg zostanie zakończone, ale to nie będzie arbitralne zarządzenie Boga. Będzie rozprawa sądowa. To sąd zadecyduje, czy tak się stanie, czy tak się nie stanie. Zwróćcie uwagę, jak dużo na temat sądu jest tu w siódmym rozdziale i to nie jest jeszcze wszystko. Drugie tyle materiału mamy w drugiej części tego siódmego rozdziału. Dlatego zdecydowałem się, aby nie dotykać dzisiaj sceny sądu. Ale scenę sądu omówimy sobie jutro o godzinie 11:00. W całości. To, co należy do materiału sądu, a Biblia nam wyraźnie komunikuje. Bo wtedy będziemy mieli nie tylko taki ogólny pogląd, zgadywankę, ale będziemy wiedzieli dokładnie, co widział tutaj Daniel i co to znaczy. Tekst bardzo szczególny. Daniel żyje w czasach babilońskich. Gdybyś ty, żyjąc dzisiaj, wiedział, że jaka historia będzie, co się będzie działo,
czy z Polską, czy z innymi narodami, to co by cię najbardziej interesowało? To, co teraz będzie się działo, prawda? No Daniela nie. Daniel wydaje się to dokładnie rozumieć. Daniel, no wtedy jeszcze ten cholesterol tak nie narastał bardzo. Pamiętał ten drugi rozdział pewno bardzo dokładnie i gdy sobie to połączył, to było dla niego jasne. Końcówka była trudna. I mówi, wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu. Ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie. To sobie odpuszcza. Czwarte zwierzę, które było inne niż wszystkie inne. Straszne nadmiary, z żelaznymi zębami, miedzianymi pazurami. Pożerało, miażdżyło, a to, co pozostało, deptało nogami. I o 10 rogach na jego głowie i o innym rogu, który wyszedł i przed którym 3 z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale i który wyglądał na większy niż inne. To go interesuje, bo na ten temat w drugim rozdziale nic nie było. To jest nowy element, to są nowe sceny, nowa rzeczywistość. Daniela interesują wydarzenia czasów już nowożytnych w stosunku do epoki, w której sam żyje. Już okres chrześcijański to nie jest Stary Testament. Jest już Nowy Testament, gdzie to wszystko ma się dziać. Odpowiednik goleń z żelaza z drugiego rozdziału i podzielonych stóp i palców. Popatrzmy na tę niezwykłą działalność małego rogu. Tutaj będziemy mieli więcej szczegółów niż tylko oczy i usta. Tu dowiemy się, do czego te oczy i te usta służyły. Gdy patrzyłem wtedy, wróg prowadził wojnę ze świętymi i przemagał ich. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd. I prawo zostało przyznane świętym Najwyższego. I nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Ciekawe. Te 10 rogów, które powstały na głowie czwartego zwierzęcia i ten jeden, który później na samym końcu występuje, zdecydowanie się różnią. A teraz już wiemy, czym się różnią. Tamte to były koczownicze, pogańskie plemiona, które szukały łupu, szukały władzy, szukały terenu dla siebie. Ten szuka dla siebie autorytetu. I wie, że po autorytet trzeba sięgać wśród tych, którzy wierzą w Boga. Co więcej, trzeba do Boga sięgać, aby autorytet zdobyć. I sprawy małego rogu rozgrywać się będą na sądzie Bożym w kontekście spraw ludu najświętszego, ludu świętego, czyli ludu Bożego. A więc o ile tamte, moglibyśmy powiedzieć, to ekonomiczno i politycznie jakoś kierowane narody, ten jest kierowany sprawami religijnymi. Ma mocne zabarwienie religijne. Czym się nie zajmowały wcześniejsze rogi. I teraz wyjaśnienie. I tak rzekł. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Na czym polega ta odmienność, jak już mówiliśmy, Rzymu od Babilonu, Medo-Persji czy Grecji? Tutaj nie będzie wyjaśniona. Będzie wyjaśniona w 8 rozdziale dopiero. Trzeba nam będzie trochę poczekać, chyba że chcemy zgadywać. Ono pochłonie, czyli to zwierzę, Rzym, całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów. Po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. Po raz kolejny ta sama historia jest
wyjaśniana. Już nie, że róg rogi, tylko król królów będzie niszczył. A więc wśród tych 10 pojawia się ten jeden mały, który ma oczy i ustra. Inteligentny, operatywny, sprytny, z autorytetem. Gdy popatrzymy na to czwarte zwierzę i zarazem na mapę Imperium Rzymskiego, tu mamy cały basen Morza Śródziemnego i na północy aż po Anglię, to ciekawa jest historia Rzymu. Chcę tylko ją w takim szkicu pokazać, ale 8 rozdział nam pokaże dokładnie, jak to było. Miasto Rzym zostało założone w 753 roku przed Chrystusem, gdy Aleksander Macedoński zmarł w Babilonie, to był 323 rok, i tereny te na zachodzie, aż po Sycylię, otrzymał Kassander w wyniku 20 lat walki, to na Sycylię już nie mógł się pokazać, to jest IV wiek, bo Rzym już panował na Sycylii. To nie było już miasto Rzym. Już był na wyspach. W 168 roku pokonuje Macedonię, w 146 Korynt, stolicę nową w Konstantynopolu w 330 roku zakłada Konstantyn Wielki, bo imperium już się chwieje, przenosi później tam również część swojego panowania w 395 roku, to już jest naszej ery. Upadek i podział Imperium Zachodniego 476 i w 553 roku jeden z cesarzy wschodniorzymskich, bo zachodni Rzym już nie istnieje, wschodniorzymski, ten były Konstantynopol, wspiera jakąś potęgę tutaj na zachodzie, wydając dekret i stawiając ją bardzo wysoko ponad wszystkimi innymi państwami, a nie tylko państwami, ale i ugrupowaniami chrześcijańskimi. Dekret, co prawda w 533 ten edykt Justyniana został wydany, ale z uwagi na przeszkody w rugowaniu jednego z tych trzech plemion, które przeszkadzały temu zorientowanemu i religijnie zainteresowanemu rogowi, jeszcze istniał. Jego potęgę złamano w roku 538 i wtedy dekret Justyniana mógł wejść w życie. Na zachodzie powstaje potęga symbolizowana jako mały róg. Z tamtych plemion, które powstały po upadku Imperium Rzymskiego, pozostały jeszcze następujące, te wyliczone w ich pierwotnych nazwach, a obecne nazwy tych państw są nam bardzo dobrze znane. 3, które wyginęły, to byli Herulowie, Wandalowie i Ostrogoci. Z tym, że Herulowie i Wandalowie wyginęli, Ostrogoci nie wyginęli w roku 538, tylko złamano ich potęgę. Byli jak gdyby pierwiastkiem losów późniejszej Turcji, która była potęgą w XIX stuleciu. W roku 1840 zniszczono ich potęgę, ale nie zniszczono Turcji. Turcja do dzisiejszego dnia istnieje, ale nie ma takiego znaczenia. Od tamtego czasu nazwano ją chorym człowiekiem wschodu. Dalszy wykład proroctwa dotyczy małego rogu. Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. W tym pierwszym podejściu i oglądzie Daniela dowiedzieliśmy się, że zuchwałe słowa będzie mówił. Nie wiedzieliśmy jeszcze przeciwko komu. Na czym zuchwałość polega? Że jest to człowiek, że jest to stworzenie, a stara się w jakiś sposób
imponować, a może rywalizować z Najwyższym? Jeszcze nie wiemy. Proroctwo tego w 7 rozdziale nam nie powie. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Będą wydani w jego moc aż do czasu i czasów i półczasu. Ileż tutaj treści, ale po kolei. Jeżeli tak wyobraził sobie jeden z artystów tą pozycję małego rogu, to zwróćmy uwagę na rozwój wydarzeń po upadku Imperium Rzymskiego po roku 476, jak ta nowa potęga, która rzeczywiście urosła do potęgi, kształtowała się. Według wiersza 7 i 8 wiemy, że wyrósł na głowie czwartej bestii. Między rogami, których było 10, również w wierszu 8. W wierszu 24 dowiadujemy się, że wyrósł po tym, gdy już 10 rogów było ukonstytuowanych po upadku imperium. Był inny od pozostałych rogów, wyglądał większy niż inne, obalił 3 królestwa, mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, męczył świętych Najwyższego, zamyślał odmienić czasy i prawo i okres jego hegemonii to czas, czasy i pół czasu. Bardzo zagadkowe określenie czasu. Pamiętam, gdy kiedyś na południu kraju prowadziliśmy tego typu spotkania jeszcze z moim przyjacielem ze Stanów i mówiliśmy o tych 10 rogach. I powiedzieliśmy, że ktoś, kto lubi historię i ktoś, kto dobrze się uczył, albo przynajmniej średnio, w szkole średniej, to nie będzie miał kłopotów z utożsamieniem tego małego rogu. Bo gdy dodamy to wszystko, kiedy, na czym powstaje, po czym, co się potem dzieje i tak dalej, i sięga po władzę religijną, i autorytet religijny, i prześladuje, męczy, i zamyśla, aby odmienić czasy i prawo, i rządzi przez czas, czasy i pół czasu, co w tej chwili awansem może powiem, ale jak do tego dochodzimy, za chwilę sobie wyjaśnimy. Okres 1260 historycznych lat. Było takie młode małżeństwo, które regularnie przychodziło na te spotkania. Zawsze siedzieli w pierwszym rzędzie i przyprowadzali dwoje swoich dzieci. Dziękuję bardzo. Po tym wykładzie, to było w piątek, zaprosili nas do siebie w niedzielę, w porze obiadowej, na obiad. To było bardzo miłe. Poszliśmy, zjedliśmy bardzo smaczny obiad, a po tym obiedzie ten mężczyzna, głowa rodziny, mówi: panowie, mamy jedno pytanie z rodziną. Czy gdy pokazywaliście i omawiali to powstanie i hegemonię małego rogu, czy chcieliście powiedzieć, że to jest potęga papieska? Co byś odpowiedział? Odpowiedzieliśmy pytaniem: a skąd panu to do głowy przyszło? Więcej pytań nie miał. Każdy, kto trochę historię zna, każdy, kto wie, co się działo po upadku Imperium Rzymskiego i jaka potęga religijna powstała na gruzach tego imperium i przejęła nawet, do dzisiaj się mówi bardzo dużo o darowiźnie Konstantyna na rzecz tej mocy i pomoc w niszczeniu plemion ariańskich, które blokowały powstanie tej potęgi, będzie wiedział, o kogo chodzi. Ale mnie interesuje jeszcze coś innego, drodzy.
Czy Bóg wiedział, kto to jest? Dlaczego nie powiedział tego tak, jak to w historii się stanie? Dlaczego my dzisiaj, gdy czytamy to proroctwo, to nawet nie tyle dbamy o przeczytanie proroctwa, co o wyjaśnienie i przybicie gwoździem, kto to jest? Czy myśmy nie powinni uczyć się od Boga? Chrystus bardzo często mówił, gdy prosili go o dalsze wyjaśnienia, powiedział, kto umie rozumieć, niech rozumie. Sięgnij do podręczników, może cię to zmobilizuje. Po co ty masz zarzucać, że ja atakuję kogokolwiek jego uczucia religijne? Dalecy jesteśmy od tego. Chrześcijanie nie są ani napastliwi, chrześcijanie nie są politykami, którzy się wtrącają w cudzy urząd. Chrześcijanie głoszą prawdę. Bóg wiedział, kto to jest i nie powiedział, kto to jest. Na samym początku naszego spotkania dzisiaj mówiliśmy, czemu służy proroctwo apokaliptyczne, proroctwo w obrazach, jak gdyby zamknięte, bo nie uraża niczyich uczuć, mówi prawdę, a ten, kto dorósł do tego, aby to zrozumieć, wie, jakie zająć stanowisko. Mam wrażenie, drodzy, że czasem w naszej gorliwości, a żeby ktoś się nie pomylił i na pewno wiedział i znał nawet adres, jesteśmy go gotowi za rękę tam prowadzić. Bóg tego nie robił. Bóg objawił prawdę. Mówiliśmy, że zasadą wykładni i rozumienia proroctwa to jest znalezienie jego wypełnienia w historii. Pomóżmy ludziom znaleźć wypełnienie. Te, ile ich tutaj jest, 10 punktów wyjętych z tekstów 7 rozdziału. Mówi bardzo dokładnie, tu nie może być żadnej pomyłki, kto to jest. Bo nie ma drugiej takiej mocy na tej ziemi. Szczególny rodzaj zuchwałości tego małego rogu chyba przejawił się i w tym, w czym, jak Żydzi rozumieli, przejawiała się zuchwałość Jezusa z Nazaretu. Gdy kiedyś zapytał, za co go chcą ukamienować, czy za to wszystko dobre, które im niesie, powiedzieli nie. My cię kamienujemy za to, że będąc człowiekiem, czynisz się Bogiem. To jest bluźnierstwo w pojęciu Biblii. Bluźnierstwem to nie są przekleństwa koniecznie. My przywykliśmy do tego, że jeżeli ktoś bluźni, to przeklina. Nie, można sięgać po to, co nie jest moje, co jest Boże. Ja równam się z Bogiem. Ja atrybuty Boga przypisuję sobie. To jest największe bluźnierstwo. To jest wołanie przeciwko Najwyższemu. Kolejny rodzaj bluźnierstwa, z którym Chrystus się spotkał, bo było mu zarzucane, że będąc człowiekiem, odpuszcza grzechy. Czy chrześcijanie uzurpują sobie takie prawo? Niesamowite. Ale mamy tego świadectwo, które trwa już całe wieki. I nie przestanie istnieć aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Albo mianowanie, przyjęcie tytułu Vicarius Filii Dei. Następca, zastępca Syna Bożego. Przecież Biblia mówi, Chrystus powiedział, cieszcie się, że ja odchodzę, bo przyjdzie ten, który zajmie moje miejsce. I to jest Duch Święty. Wikariuszem Chrystusa jest Duch Święty.
a nie żaden człowiek, nie żaden ludzki autorytet. Niektóre wyraźniejsze jeszcze i odważniejsze są, chociaż krótsze stwierdzenia. Vicarius Dei, zastępca Boga. Dominus Deus Noster Papa, Pan Bóg nasz papież, jest w dokumentach tego wyznania. To nie są dokumenty spreparowane na to wyznanie. To są wyznania, szczere wyznania ludzi, którzy tak wierzą i to praktykują. Na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego. To było orzeczenie papieża Leona XIII z dnia 20 czerwca 1894 roku. Nie tak daleko. Tuż po tym zresztą, jak w 1870 roku przegłosowano na pierwszym Soborze Watykańskim nieomylność papieża. Trzeba było to potwierdzać, trzeba to było budować. A teraz prorocza rachuba, czas, czasy i pół czasu. Ciekawe jest, że z tym określeniem spotykamy się nie tylko w księdze Daniela, chociaż tu mamy w 7 rozdziale i później jeszcze w 12 rozdziale, to w Apokalipsie w 12 rozdziale jest takie samo określenie. Mowa jest o czasie, czasach i pół czasu. Ten sam okres czasu w Apokalipsie występuje pod mianem 42 miesięcy. Ten sam okres czasu w Apokalipsie dwukrotnie występuje, zresztą podobnie jak wcześniejszy, pod nazwą 1260 dni. Ktoś powie, no to są widocznie, że to są inne okresy. Naprawdę? Jeżeli pojęcie czas, myśmy z tym się spotkali już w 4 rozdziale Księgi Daniela, prawda? Tam 7 czasów nad tobą przeminie, a więc 7 lat, astronomicznych lat. 3,5 czasu, na to składa się pojęcie czas, czasy i pół czasu. Logicznie myśląc, zaraz zjawi nam się lampka czerwona i mówi zaraz, czas to rozumiem, to jest ten rok, ale czasy? Od 2 do nieskończoność. Ile ich było? Dlaczego mówimy 3,5? Dlaczego zakładamy, że ich było 2? Dlatego, że w języku hebrajskim i aramejskim konsekwentnie, zresztą w języku polskim, niedawno słyszałem w Jedynce audycję, że mamy ślady istnienia dualizmów. Mamy ślady istnienia liczby podwójnej. W języku hebrajskim była liczba pojedyncza, dotyczyła jednostki, dualis, czyli dotycząca 2 jednostek i pluralis, czyli liczba mnoga dotycząca od 3 i dalej. Ten zwrot czasy występuje w dualizmie, a więc nie ma najmniejszych wątpliwości, że chodzi o 2 lata. A więc rok, 2 lata, 3,5 czasu to jest pół roku. 42 miesiące. Gdybyśmy to przeliczyli na lata, ile to jest? Dokładnie. A gdybyśmy podzielili 1260 dni na 42 miesiące, to ile będziemy mieli w wyniku? Nie. Nie, nie, nie. 1260, jeżeli podzielimy na 42 miesiące. 30. 30 dni ma jeden miesiąc. Ale do tego samegośmy doszli, tak? Bywa tak, że nawet idziemy innymi drogami, ale dochodzimy. A więc 1260 dni to jest
42 30-dniowe miesiące. A 42 miesiące to jest czas, czasy i pół czasu, czyli 3,5 roku. Z tym, że taki rok wtedy ma ile dni? 360 dni. Nie znajdziemy kalendarza nigdzie i chyba nigdy takiego nie było, który by liczył po 30 dni równo 360 dni. Hebrajski kalendarz miał 29-30, 29-30. Stąd mieli nadmiar dni i o ile 12 miesiąc nazywał się Adar, to co kilka lat dodawano jeszcze jeden Adar, nazywał się Weadar. Wyrównywano czas astronomiczny. W innych kalendarzach było podobnie. W juliańskim kalendarzu mieliśmy 365 dni. W gregoriańskim mamy lata przestępne, prawda? To jest skomplikowane liczenie, bo to nie jest tylko to, że każdy dzielący przez 4 to jest przestępny. Dlatego, że jeżeli dzieli się przez 400, to już nie jest przestępny. A więc wyrównywanie tego czasu. Jedyny kalendarz, i to jest tylko kalendarz proroczy, uzasadniony tymi wszystkimi tekstami. Mamy ich 7, tych różnych tekstów. W Apokalipsie jest 5 i 2 w Księdze Daniela. Obydwie księgi apokaliptyczne posługują się tym zrozumieniem i gdy historycznie umieścimy wydarzenia, które mają się wtedy dziać, to jest dokładnie ten sam okres czasu. Szczególnie ciekawe są te pary odnośnie miesięcy i dni, które mamy, bo jak widzimy, powtarzają się teksty zaraz następne. I Apokalipsa 11, rozdział 2, a tu 11, 3. Ten mówi o miesiącach, ten mówi już o dniach. I podobnie jest w 13 rozdziale i w 12 Apokalipsy. A więc rok proroczy. To 42 miesiące, przepraszam, to jest 360 dni, 42 miesiące to jest 1260 dni, 1260 dni to jest 3,5 roku, a więc rok proroczy wynosi 360 dni. Ale zwróćmy uwagę. Rok proroczy ma 360 dni, ale każdy dzień w tym roku proroczym to jest rok rzeczywisty, astronomiczny. Nie wiem, czy to łatwo jest uchwycić, czy ja to wyraźnie powiedziałem. Gdy proroctwo mówi, że to było 1260 dni, to było 1260 dni, które składają się na 3,5 roku proroczego. Ale w rzeczywistości to jest 1260 dni astronomicznych, lat astronomicznych. Zasada dzień za rok, takie najwyraźniejsze teksty znajdujemy tutaj w 4 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, gdzie Izraelici będą wędrować po pustyni miast 40 dni, 40 lat. Ezechiel w 4 rozdziale ma podane pewne proroctwa, bardzo trudne proroctwa, gdzie będzie leżał na jednym boku, na drugim boku. Będzie to oznaczało, w zależności od tego, ile będzie leżał, ile trwać będzie oblężenie i ten trudny czas dla narodu Bożego. To samo powtórzone w takim obrazie, który być może jest jeszcze bardziej przejrzysty od tego, cośmy robili do tej pory. Powiedziane było też, że będzie starał się, aby zmienić czasy i prawo. I tu chciałbym zwrócić uwagę, wyczulić nas, którzy często o tym mówimy. Proroctwo nie mówi,
że zmieni czasy i prawo. Jak proroctwo brzmi? Będzie zamyślał, aby to zrobić. My często mówimy, że zmienił prawo Boże. Nawet ten sam autorytet publikuje takie informacje, na piśmie dostarcza, w katechizmach niektórych, że dowodem autorytetu w sprawach wiary, dowodem naszego autorytetu jest to, że możemy zmienić przykazania Boże. Jedno orzeczenie opiewa o to, że protestanci, święcąc niedzielę, zaprzeczają temu, że uznają tylko Biblię, bo w Biblii nie ma wcale mowy o święceniu niedzieli, tylko o święceniu soboty. A to, że święcą niedzielę, to jest dowód, że uznają nasz autorytet w sprawach wiary. I mogą nazywać się protestantami, ale nasz autorytet uznają. Bądźmy wierni proroctwu. Proroctwo nigdzie w Biblii nie zapowiadało, że ludzie zmienią Boże przykazania i Boży zakon, tylko że będą chcieli zamierzyć. Gdyby zmienili Boże przykazania, musieliby zmienić charakter Boga. Przykazań i dekalogu się zmienić nie da. On jest święty jak Bóg, nietykalny, poza zasięgiem ludzkim. My możemy go zamaskować, zatrzeć, w jakiś sposób próbować odkształcić. On i tak będzie taki, jaki jest. Gdy chodziłem do szkoły podstawowej, między innymi, już nie pamiętam, kto był autorem tego wiersza, miał tytuł No pasaran, nie przejdą. Hiszpański wiersz, gdzie ktoś na murze to z ruchu oporu napisał czy namalował No pasaran. I ktoś próbował to zniszczyć, a więc zamalowywał to i to stawało się jeszcze bardziej widoczne, a później to wydrapano No pasaran, a więc wydrapane było No pasaran. W ten sposób ideolodzy tamtego systemu mówili, że z pewnymi rzeczami nie da się walczyć. Nie da się walczyć z przykazaniem Bożym. Przykazanie Boże jest nienaruszalne. To, że niektórzy przepisali dekalog, to się tylko ośmieszyli. Bo ta myśl dekalogu, czyli 10 słów, była tak wbita w umysły wszystkich i Żydów, i chrześcijan, że nawet usuwając drugie przykazanie, trzeba było robić bilans i doprowadzić do 10. I 10. przykazanie brzmi: ani żadnej rzeczy, która jego jest. Toż to nie jest zdanie nawet. Tu nie ma podmiotu, tu nie ma orzeczenia. Bóg takie przykazanie dał? To jest część tego przykazania, które awansowało z uwagi braku drugiego na 9. miejsce. Moglibyśmy dużo o tym mówić, ale przykazań nie da się zmienić, kochani. Jutro przed południem będziemy mówili, że z przykazaniami będziemy skonfrontowani. Każdy człowiek, jeszcze wtedy nawet, kiedy nie chciałby być konfrontowany. Ale dekalog Boży jest niezmienny jak sam Bóg. Coś się stało z drugim przykazaniem, a 10. okazało się jakimś bełkotem. To nie Bóg coś takiego nam pozostawił. A więc porównajmy te dwa rozdziały. Wszystko, co kruche, posklejane, podzielone, przeminie. Tutaj w 7. rozdziale zwierzętom ograniczono, odebrano im ich władzę. A więc ta jedna klisza nakłada się na drugą. Kamień uderza w stopę. Według 2. rozdziału, a według 7. rozdziału potem odbędzie się sąd.
i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Potem odbędzie się sąd. Różne wyobrażenia sądu Bożego przez różnych artystów ilustrują tę prawdę. Ale finał jest szczęśliwy. Siódmy rozdział cudownie się kończy. Królestwo, władza, moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. A więc to, co w siódmym rozdziale było uderzeniem kamienia, mówiliśmy, jak gdyby odgórnym zarządzeniem Boga, to trzeba zniszczyć. Siódmy rozdział mówi, to nie jest dokładnie tak. Tym zajmie się sąd Boży. I w oparciu o wynik tego sądu zapadnie wyrok. I ten wyrok będzie wykonany. I król, którego widzieliśmy jako Syna Człowieczego przychodzącego przed sędziwego, któremu dano władzę i królestwo, zaprasza swoje dzieci do tego królestwa. Siódmy rozdział kończy się słowami: mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły myśli. Barwa mojej twarzy zmieniła się i zachowałem to słowo w mojej pamięci. Czasem obawiam się, że stwarzam pozór, że więcej wiem jak Daniel. Bo już przeczytałem ósmy rozdział. Daniel jeszcze nie miał wizji ósmego rozdziału, gdy oglądał to, co w siódmym było. I nie zaraz tę wizję otrzymał. Minęło dokładnie 2 lata. Stoimy jednak w obliczu interesującej przyszłości. Uciskani będą wyzwoleni, uhonorowani, uciskający przeminą. I pamiętajmy o tym, tu nie chodzi już o systemy. Tu chodzi o pojedynczych ludzi. Sąd zajmie się sprawami indywidualnych osób. Czy ja, czy ty, kimkolwiek jesteś, czy mamy świadomość, że Bóg pragnie się z nami spotkać już tu na tej ziemi, ażeby nam zagwarantować przyszłość, którą tylko On może zagwarantować, że na tej ziemi, aczkolwiek w trudnościach, może nawet prześladowaniach, o których dzisiaj my w naszym kraju przynajmniej nie możemy mówić. On chce nas błogosławić, chronić, a w odpowiednim czasie przekazać swoje wieczne królestwo. Niech dobry Bóg prowadzi was do godziny 11 przynajmniej jutro, gdy chciałbym się z wami spotkać, ale niech prowadzi nas w całym naszym życiu. A tytuł wykładu to właśnie część tego tekstu, a potem odbędzie się sąd. A potem odbędzie się sąd. To znaczy, kiedy odbędzie się sąd? Z kontekstu siódmego rozdziału wynika po okresie hegemonii Małego Rogu, która trwała 1260 lat. Rozpoczęła się, jak mówiliśmy, od wprowadzenia w życie dekretu Justyniana, 538 rok, doliczając 1260 lat, 1798 rok, a potem będzie sąd. Co znaczy, a potem będzie sąd? Zaraz potem? Czy potem, potem? Pamiętajmy, że Bóg nas nigdy w połowie drogi nie zostawia. Jutro nas poprowadzi dalej. Dowiemy się dużo więcej na ten temat. Nałożymy, obrazowo mówiąc, trzecią kliszę na ten barwny obraz. Zobaczymy szczegóły, których do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. Szczegóły, które tam są. I Bóg stopniowo dawkując
zaznajamia nas z realizacją swojego planu zbawienia. Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. A w tej chwili czuję potrzebę, aby mu podziękować za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli wy czujecie to samo, dlaczego mielibyśmy nie powstać i nie powiedzieć Bogu, jak bardzo cenimy sobie Jego Słowo. Drogi Stwórco i Panie nasz, weszliśmy w ten dział treści proroctwa Daniela, który wielokrotnie przysparza nam sporo trudności. Nieraz ze zrozumieniem, nieraz z interpretacją, nieraz z przekazem. Ucz nas, abyśmy tak, jak Ty to czynisz, w sposób umiejętny, w sposób taki, aby pomóc i uratować, a nie dobić, mogli dzielić się Twoim przesłaniem z ludźmi, z którymi nas spotykasz. Dziękuję Ci za wszystkie osoby obecne tutaj na spotkaniu dzisiaj. Proszę, daruj nam dobrą noc, bezpieczną podróż do domów naszych. A rano, jeśli Twoja wola, abyśmy nadal tutaj kontynuowali te spotkania, przyprowadź nas. Ufamy Tobie bezgranicznie i prosimy, uczyń tak, jak Ty wiesz, że będzie najlepiej i że służyć to będzie Twojej chwale, a naszemu zbawieniu. Bo w imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen.